po pierwsze dostrzec, jak jestem mały wobec tego, do czego Bóg mnie zaprasza, a po drugie dostrzec, jak jestem wielki, ponieważ Bóg mnie kocha. Zmiana perspektywy? Wiele w naszym życiu zależy od perspektywy, z jakiej spoglądamy na świat. Kiedy wybieramy się w góry, jesteśmy w dolinach, spoglądamy na szczyt, wydaje się on takim punktem zawieszonym gdzieś wysoko, nie wiadomo gdzie tak naprawdę. Dopiero z perspektywy wchodzenia, wspinania się na górę, kiedy pokonamy wiele kilometrów, pokonamy wiele stopni, wiele trudu, widzimy, że szczyt góry umieszczony jest na wielkim masywie skalnym. Z perspektywy gór inaczej też wyglądają miasta i doliny. Podobnie jest w naszym życiu duchowym. Dużo zależy od perspektywy. Czy jesteśmy w stanie patrzeć na siebie tylko przez pryzmat tego, jak widzą nas inni, albo jak sami siebie postrzegamy, bo tak zostaliśmy nauczeni, albo sami się nauczyliśmy? Czy stać nas na odwagę, choć raz w życiu, spojrzeć na siebie oczami Pana Boga? Faryzeusz jest przekonany o swojej doskonałości, ponieważ spełnia przykazania religijne i należy do odpowiedniej grupy społecznej. Natomiast biedny grzesznik ma świadomość swojej słabości i nawet nie śmie spojrzeć w stronę Pana Boga. Warto czasami wybrać się w góry, aby zmienić perspektywę swojego patrzenia na świat.